chciałem serdecznie wszystkich zaprosić na 24 maja, piątek, do uczelni na godzinę 10. Rozpocznie się piknik naukowy, który będzie oczywiście w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. My organizujemy na terenie uczelni, dlatego że mamy dużo przedsięwzięć, po prostu, których no, nie jesteśmy w stanie zabrać z uczelni. Niektórych symulatorów, trenażerów, biblioteki też nie zabierzemy. Będzie okazja zobaczyć naszą bibliotekę od kuchni. Będzie dużo atrakcji dla najmłodszych, bo od turnieju warcaby poprzez tematy typu od majtka do kapitana, jakieś tam gry i zabawy marynarskie i tak dalej. Będzie również policja, będzie stanowisko prewencji kryminalnej, będą brali odciski palców, uczyli jak brać te odciski palców, będzie straż pożarna z różnymi pokazami swojego sprzętu, będzie można no, zapoznać się z najnowszym sprzętem, jaki w Gdyni jest pożarniczym. My oferujemy 30 tematów od właśnie różnych zabaw na trenażerach poprzez poważne rzeczy typu obsługę takiego pojazdu latającego. Będzie można polatać nad Gdynią i widzieć Gdynię z lotu ptaka, popływać pojazdem podwodnym, obsłużyć cyberrybę, zobaczyć w ogóle co to jest ta cyberryba, przejść ekspresowy kurs spawania na naszym najnowszym symulatorze spawania. Wiele, wiele tematów. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Wiem, mamy już bardzo dużo zgłoszeń szkół, które są zainteresowane. W tamtym roku gościliśmy ponad 700 osób w ciągu paru godzin. Naprawdę jest co robić. Nasze planetarium będzie udostępnione, będą tam prelekcje. Jest również cykl wykładów na temat piractwa, bałtyckich wraków, broni chemicznej, jaka jest zatopiona w Bałtyku. Także no, myślę, że każdy, i ten młodszy, i ten starszy, znajdzie coś dla siebie. Dziękuję. A to dla dziewczynek będzie też, bo dla wszystkich chłopców generalnie będą same atrakcje. Ale to dlaczego nie dla dziewczynek? Nie, no, ale to przecież dziewczynę pod gwiazdy się zabiera. A